Witajcie, kolejna paczka na salonach, 24-godzinna GP Great Britain, to jest ogólnie racja żywnościowa angielska, patrolowa. Mogę wam zdradzić, że to jest taka stricte dla lubiących mięsko, grupa krwi zero pozdrawia. Muszę noża w końcu podostrzyć. Biszkopty. To jest karta, czy nam to smakuje, czy nie. Co my tu mamy? Sticky toffee pudding. Dalej. Tropical fruits. Cola. No tutaj dodatki mają niestety oddzielnie wszystko. Tutti frutti drink, raspberry drink, ale to o czym mówiłem, chicken, sausage and beans. I tu macie taką srogą kiełbę, pokażemy wam później na żywo ją, sztuk dwie z tego co wymacałem, dziwnie to brzmi, wymacałem kiełby. Tu mamy coś dziwnego, stek, warzywka, dumping? Dumping. Co to jest? Są jakieś pierogi chyba. Ja myślałem, że to są pierożki. Dynie. Nie, to masz papki. Dobra, tu mamy co? A, jedyne co nie jest mięsne. Vegetarian pasta, czytajcie, makaron with beans and tomato sauce. Co my tam dalej mamy? Energy drink? A jak? Energy drink, te są dosyć fajne. Dalej, coś co Ania lubi, hot chocolate, miętowa, czekoladka, sezamki, znaczy się już jest w formie jednego sezama. Gratisiki, zaraz zobaczymy co tam jest i wam pokażemy. I teraz tak, co my tu mamy? Smooth peanut butter, smarowidło, tabasco, żeby paliło dwa razy, chusteczki. I za chwilkę do was wrócimy. Co mamy w tym magicznym hermetyku? Zobaczmy. Jakaś taktykul łycha do tłuczenia kolegów. Są takie głupie challenge, że bierzesz łyżkę i bijesz kolegę w głowę. Kawka. Dalej. Zabielacz. 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 Poszukujemy reszty kawy. Kawa. Siugry. Coś fajnego. Tabletki do uzdatniania wody. 6 sztuk, czyli mamy teoretycznie 6 litrów wody, którą możemy sobie uzdatnić. Spiczki sztormowe, zapałki. Herbatka. Alcohol free, antibacterial wipe, chusteczka nawilżana, niby bez alkoholu, ale to chewing gums i English breakfast tea. I to jest zestaw pakietów. Kiedyś pamiętam, że w starych brytolskich racjach żywnościowych tej herbaty to było jak na Anglików przystało, a teraz to wszędzie cięcia budżetowe, ale przynajmniej nie kradną tak jak u nas tabletek do uzdatnienia wody, bo u nas już praktycznie w racjach nie idzie ich trafić. I za chwilkę wrócimy do was z posiłkiem. Dobra. Zaczniemy od kiełbasy z kurczaka z fasolką. Zobaczymy, co tam jest. Dzisiaj szamiemy na zimno. O kurde, ale obrzydliwie to wygląda. Nie wiem, czy chcę tą kiełbasę kosztować. Patrzcie, jaka kiełba. Dobra. Smacznego. Powiem ci, lepiej smakuje niż wygląda. Przekażę tobie. Dziękuję. Nie zła. Dobra, do tego dania za chwilkę wrócimy, tylko jeszcze tu damy Ani fasolkę. Ta fasolka jest taka słodkawa.
co sądzisz? No to chyba. No, taka średnia. Lecimy na steka. Dzisiaj akurat tą rację robimy na zimno. Część będziemy robili na zimno, część będziemy robili z połączeniem kuchni i terenu. To jest ten niby stek. O Jezu. To dopiero... To był stek. To dopiero apetycznie wygląda. Dobra, najpierw damy to coś Ani. Proszę cię bardzo. Próbuję wymacać tego steka, którego tam czułem, ale jak go nie widzę. To mi lepiej podchodzi. Tak? Aczkolwiek ma zapach taki psiej karmy z puszki. Ten smak mi coś mówi. Tam jest groszek. Odkładamy. Przed chwilą nam pani brzydko patyczkiem tukła. I teraz idziemy. Trzeci posiłek. Jest to szpagetti. Mało brakowało. Ania byłaby ufajdolona. Dobra, lecimy. Tak to wygląda. Tak wygląda w środku. Nie powiedz, jak to smakuje, dziewczę drogie. Powiem ci dobre. Takie bardzo pomidorowe. No, to mnie kupiło. Tak. Dokładnie to mnie kupiło. Aha. To jest. I tak wygląda dobowa, patrolowa racja żywnościowa menu numer 3. Takie stricte mięsne. I powiem szczerze, jest całkiem apetyczne. Wiadomo, że na ciepło będzie to lepiej smakowało. Wyjątek stanowi niemiecka racja żywnościowa, która na zimno lepiej smakuje niż na ciepło. I zawsze możecie dodać sobie, jak ktoś lubi, odrobinę nienawiści. No to nie jest taka nienawiść. Zobaczcie sobie filmik, Ania podlinkuje wam podczas robienia opisu, jak Syryjczyk walczy z kanapką ponad milion w skali Scoville'a. Razy dwa, bo babcia załatwił. Zostawcie łapkę w górę. Mamy nadzieję, że się filmy podobają. Trzymajcie się. Mieliśmy nie pokazywać deserku, ale jednak to było silniejsze od nas. I pokażemy wam tofu. Jeśli myślicie, że kiełbasa źle wyglądała, to to dopiero jest mistrzostwo świata. Werble. Nie, jest taka świeża kubka. O Jezu. No, najpierw to idzie do Ani. A, dzięki. Proszę cię że bardzo. Że o mnie dbasz. Dziękuję. Taki karmelek. Trochę. Tofi. Pokażcie. Tofik, o. Niezłe. No. Taki jakby budyń, coś w tym stylu. Sądzę, że na ciepło byłoby idealne, ale na zimno też jest takie fajne, że jakby powiedzieć, podbudowuje morale. To by było na tyle. Pozdrawiamy was serdecznie.